Jeśli wasz laptop nadmiernie się nagrzewa, może warto wymienić w nim pastę przewodzącą na procesorze. Do tego potrzebujemy oczywiście pastę przed jakąkolwiek czynnością z komputerem e, rozmagnesujmy nasze ręce dotykając na przykład kalofera fera, lub też jeśli macie specjalną matę antystatyczną zróbcie to e, najpierw wyciągamy sobie źródła prądu czyli baterię odłączamy oczywiście też naszego laptopa od kontaktu i jeśli macie starszego typu laptopa taki jak mój to e, na początek odhaczamy wykręcamy klapkę osłaniającą dysk twardy oraz pamięć RAM. Takie ułatwienie było w starszych laptopach, że właśnie mogliśmy w łatwy sposób po odkręceniu jednej śrubki dojść do naszego dysku twardego lub też pamięci RAM. Co najistotniejsze w tej kwestii, aby dojść do jakiegokolwiek sprzętu komputerowego, laptopa, dysku, czegokolwiek innego, to zwróćcie uwagę na długość śrubek, która tutaj jest różna i jeśli będziecie odkręcać śrubeczki poszczególne, Zaznaczajcie sobie, gdzie one były, napiszcie na kartce, obojętnie w jaki sposób, ale najzwyczajniej tak, aby każda śrubka, która została wykręcona, trafiła z powrotem na swoje miejsce, ponieważ różne długości śrubki mogą uszkodzić Waszą obudowę, mogą też uszkodzić na przykład dysk twardy, jeśli wkręcicie ją zbyt długą śrubkę, na przykład do obudowy dysku twardego, czy też prowadniczek jego. Po wykręceniu wszystkich śrubek na obudowie, musimy odczepić, zaczepić. Trzymające całość obudowy. Jak widzieliście, też wyciągnąłem naszego CD-ka. Oczywiście, jeśli takiego posiadacie, z reguły nasze laptopy już nie mają napędów zewnętrznych. Do odczepienia naszej obudowy, tyłu obudowy, od powierzchni górnej posłużą specjalne mi wyjmiaki, który, do których. Link pozostawiam Wam w opisie filmu, ale jeśli rzadko lub też raz tylko macie zamiar wyciągać takiego, taką obudowę, Laptopa, no to wystarczy tutaj na przykład karta kredytowa, która doskonale się spisuje w takiej kwestii. Ważne, abyście nie robili tego przez jakieś urządzenie metalowe, na przykład nóż lub też coś ostrzejszego, ponieważ możecie w ten sposób uszkodzić waszą obudowę laptopa. Możecie też odłamać jakieś elementy plastikowe, bo najzwyczajniej będzie to twardsze niż pozostała część obudowy. Jeśli już możecie odchylić lekko waszą obudowę, a wyczuwacie, że coś tam jeszcze trzyma, zwróćcie uwagę na stópki waszego laptopa, bo często pod nimi kryją się ukryte śrubki. Należy taką stópkę wymontować, jest ona jak widzicie gumowa, pod tą, śrub... pod tą właśnie stópką, nóżką jest ukryta śrubka. W moim przypadku jest tylko jedna, ale często bywa, że laptopy posiadają śrubki w każdym... pod każdą taką stópką, także. Być może będziecie musieli wszystkie cztery stópki odkleić, aby odkręcić wszystkie śrubki, które są w Waszej obudowie. Jak widzicie, teraz możemy swobodnie zdjąć górną część, dolną część naszej obudowy, tak aby dostać się do pozostałych podzespołów. Nas interesuje tutaj układ naszego chłodzenia, gdzie znajduje się procesor, a pod procesorem pomiędzy radiatorem a procesorem pasta termoprzewodząca, którą zamierzamy wymienić na nową, ponieważ jej właściwości już po kilku latach tracą w ogóle jakąkolwiek skuteczność, i przez to chłodzenie laptopa jest mniej skuteczne. Odkręcamy śrubeczki od naszego radiatora, oczywiście tutaj ostrożnie, ponieważ łatwo można uszkodzić wasz procesor. Także delikatnie ściągacie układ chłodzenia, tak aby właśnie tego procesora, który jest pod nim, na płycie głównej osadzony, nie uszkodzić. Tutaj cały układ radiatora, jak widzicie, te żeberka zostały Zabrudzone w pełno kurzu się tutaj dostawało, ponieważ najzwyczajniej układ ten działa w ten sposób, że ten kurz jest tutaj wydmuchiwany, ale często się dostaje w formie właśnie takiego pyłku, który nie jest możliwy do usunięcia bez jego demontażu. Wymontowujemy też sam wentylator, jak widać tutaj też trochę tego kurzu się osadziło i ten wentylator najzwyczajniej ma cięższą pracę do wykonania i przez to nie będzie tak skuteczny jak to na początku było jego pierwotnej działalności. Posłużymy się tutaj odkurzaczem który może wciągnąć te grubsze elementy kurzu i w ten sposób pozbywamy się jakichkolwiek zabrudzeń, ale uwaga, nie dotykamy naszych elementów tym odkurzaczem, tak aby niczego tutaj nie uszkodzić. Do oczyszczenia samej pasty termoprzewodzącej ja używam alkoholu izopropylowego. Jest on o wysokim stężeniu, około 99%, dzięki czemu łatwo po pierwsze usuniemy starą pastę, która już, jak mówiłem, nie spełnia swojej właściwości z procesora, ale też on bardzo dobrze odparowuje, czyli szybko pozbywamy się całości tutaj cieczy, ale możecie też, jeśli oczywiście nie wykonujecie takich prac, ja, ja dosyć często jakiś tam laptop rozkręcam, dlatego też zaopatrzyłem się w jakieś wyjmiaki, tutaj sprężone powietrze też zaraz wchodzi w grę i właśnie alkohol Wy możecie posłużyć się, tak jak mówiłem, najzwyczajniej kartą kredytową. Możecie do oczyszczenia wykorzystać jakiś spirytus, ale uwaga, nie bierzcie tutaj, bo co niektórzy słyszałem, na przykład posługują się jakimś perfumem, który jest gdzieś tam na jakimś bazie alkoholu. Niestety taki perfum ma dodatki też tłuszczów, które mogą osadzić się na naszym procesorze, powodując tu dodatkowe zabrudzenie jego, a co gorsza mogą powodować jakieś zwarcie. Powietrzem sprężonym oczyszczamy to, co możemy. Możecie tutaj powietrze sprężone wdmuchać z płuc, Czyli zwyczajnie mocno dmuchnąć w te szczelinki radiatora w ten wentylator, tak, oczywiście, aby te powietrze wydmuchiwane z waszych płuc było suche, nic tam nie ślinimy czasem, a jeśli już coś się zdarzy, to oczywiście musicie wszystko dokładnie osuszyć, tak, aby żadne zwarcie się tutaj nie zrobiło. Po włączeniu waszego komputera, dopóki oczywiście napięcia nie ma, czyli jest odłączona nasza bateryjka, oczywiście w nowszych, w nowszych laptopach często ta bateria nie jest odłączalna, wyjmowalna. Po wyjęciu obudowy górnej, można tą baterię odłączyć w formie najzwyczajniej takiego pinu, który jest do płyty głównej. Pokazuję to w innych moich odcinkach, także serdecznie Was zapraszam do zakładki wideo. No i teraz układ, jak widzicie, wentylator zamocowany na swoim miejscu. Układ radiatora wsuwamy tak, aby jeszcze odsłonić nasz procesor, ponieważ teraz wchodzi gwóźdź programu, czyli pasta termoprzewodząca. Oczywiście tutaj linku do tej pasty Wam podaję w opisie. Ja używam takiej srebrzanki, która dosyć dobrze przewodzi ciepło. Dobra pasta powinna być dosyć płynna, ale jednocześnie nie aż tak bardzo, aby oczywiście się nie rozpływała. No i jeśli chodzi o. Standardowe komputery stacjonarne to tutaj jest kwestia napuszczenia pasty w formie ziarka grochu, a na laptopie często stosuję taki paseczek. Powoduje to, że w testach różnego rodzaju skuteczności odprowadzania ciepła jest wszystko prawidłowo, dlatego od lat stosuję taką formę paska pasty termoprzewodzącej na procesorze. Dajcie znać w komentarzu, jaki, jaką wy formę takiej pasty nakładania sobie wykonujecie. No i teraz chirurgiczne ręce, czyli osadzenie radiatora na procesorze, tak aby wszystko równomiernie, przede wszystkim osadzić nie pod jakimś skosem, ponieważ spowoduje to nierównomierne rozłożenie pasty termoprzewodzącej, gdzie ta pasta mogłaby się za bardzo wysunąć na jeden z boków. I dokręcanie, uwaga, naszego procesora, naszego radiatora do układu tutaj chłodzenia procesora w formie takich cyferek. Często są one opisane 1, 2, 3, 4, czyli w ten sposób dokręcamy 1, 2, 3, 4, czyli po skosie przede wszystkim. Jeśli nie macie najzwyczajniej tych cyferek, to zasada na skos, czyli jeden narożnik, później drugi i tak na przemian, aby, chodzi o to najzwyczajniej, aby to równomiernie się wszystko rozłożyło, nie dokręcamy. Mamy też od razu jedne śrubki na maksa, tylko stopniowo, jedną, kilka wkrętów, następną, kilka wkręceń, później tak po kolei, kolejne po skosie. No i dokręcamy nasz wentylator. Jeśli wszystko trzyma się prawidłowo, to przykrywamy naszą obudowę dolną z górną, łączymy. Powinniście tutaj słyszeć charakterystyczne kliknięcia po dociśnięciu waszej obudowy. Sprawdźcie sobie na bokach, czy wszystko tam się docisnęło prawidłowo. No i ta newralgiczna na początek śrubeczka, która była pod nóżką naszego laptopa, startuje na. Pierwszy rzut i wklejamy naszą stópkę. Często trzeba wymienić tu też klej, który po usunięciu takiej stópki straci swoją właściwość i po prostu ona będzie odpadać. Także zastosujcie tutaj dodatkowy klej, tak aby ta stópka nie odpadała. Może to być nawet kropelka. Pozostałe śrubeczki wkręcamy po kolei. Oczywiście, jeszcze raz przypominam, co ważne, istotne, tak aby każda śrubka trafiła na swoje miejsce. Także nagrajcie sobie nawet to, i w jaki sposób rozkręcacie wasz komputer, aby później sobie to odtworzyć i najzwyczajniej w ten sam sposób wkręcać wszystkie śrubki, które są szczególnie różnej długości. No i montujemy nasz zewnętrzny, wewnętrzny napęd CD, DVD. Nasz dysk twardy, wkręcamy wszystkie śrubeczki od dysku, następnie pokrywa naszego dysku osłaniająca laptopa i pamięć ram, również tutaj na śrubeczce, także wkręcamy. Następnie bateryjka, jeśli oczywiście taka w waszym laptopie występuje, montujemy. No i sprawdzamy wzdłuż całej obudowy, czy wszystko się dokładnie dobrze spasowało, tak aby nic tutaj nie odstawało, nie było żadnej szczeliny, ani też co ważne uszkodzeń. Jak widzimy, wszystko poszło ładnie. Wygląda to prawidłowo, no to zostaje najważniejszy test uruchomienia naszego laptopa. Jeśli nasz laptop się uruchamia prawidłowo, to znaczy, że nasz proces przebieg wszystko sprawnie, tak jak się należy, i procesor również zareagował na nową pastę. Dodatkowo też ja akurat zamontowałem dysk twardy, więc będę instalował Windowsa oczywiście w zakładce wideo a też na moich nowych odcinkach znajdziecie w jaki sposób to wykonać będzie potrzebny tutaj pendrive i z systemem Windows następnie w biosie sprawdzamy oczywiście nasz procesor czy prawidłowo jest tutaj wykrywalny po tej wymianie pasty oczywiście wszystko prawidłowo przechodzimy do zakładki bootowanie czyli start i Tutaj musimy ustawić sobie priorytet naszego rozruchu, czyli boot priority. Następnie wybieramy pozycję USB HDD, oczywiście jeśli robicie tak jak ja, czyli. Wgrywacie wasz system z zewnętrznego dysku, w tym wypadku wykrywa się on jako USB-HDD. Różnie to jest opisane w zależności właśnie od rodzaju biosu, rodzaju waszego komputera. Niekoniecznie to musi być laptop Samsunga, wygląda to bardzo podobnie w różnego rodzaju laptopach, komputerach. Jeśli ustawiliście priorytet na USB-HDD, klawiszami F5F6, to powinien następnie wystartować właśnie Windows i. Instalacja. Wybieramy dysk. Oczywiście tutaj mój nowo zainstalowany dysk. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki sposób wymienić właśnie dysk w laptopie na SSD, który przyspiesza mocno wasz komputer, zapraszam Was do zakładki wideo. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, gdzie pokażę Wam właśnie jak instalować Windowsa w każdą niedzielę o godzinie 9.00. Nowy odcinek. Dlatego bądźcie na bieżąco. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do Cześć.